Piąte krakowskie spotkania podróżników, Oleg Doba. W tym roku skończyłeś rejs przez Atlantyk kajakiem, przepłynąłeś ze 3000 km Amazonką, a jak z Polic do Krakowa przyjechałeś też kajakiem? No nie, tym razem przyjechałem pociągiem, bo brak czasu, jestem teraz w przerwie między wyprawami. No i tu musiałem przyjechać pociągiem i to pospiesznym, szybko. No i zdejmujemy się na czas. Między wyprawami, bo ta właśnie wyprawa, którą szykujesz na początek przyszłego roku, to jest takie no, bardzo ambitne zamierzenie. Ambitne. Właściwie tak większe moje wyprawy, to każde było jakby ambitniejsze i trochę wyżej poprzeczkę stawiałem sobie. A teraz faktycznie to jest, zamierzam przepłynąć przez największy ocean na świecie. Ocean Wielki, zwany Oceanem Spokojnym czy Pacyfikiem. Jakie przygotowania specjalne do tej wyprawy czynisz? Ten kajak, którym będziesz jechał, będziesz płynął, jest? Gdzie on jest? Jak to będzie wyglądało logistycznie? Jak zaczynałem moją przerwę między wyprawami, zostawiłem kajak w Belém przy ujściu Amazonki do Atlantyku. To jest w Brazylii, północno-wschodniej Brazylii. I mam zamiar, no powinienem za miesiąc wylecieć z Polski, dolecieć do Belém, przetransportować kajak nad Pacyfik do Ekwadoru i przygotować go do następnej wyprawy. I kajak po transporcie i wymaga przeglądu i wymiany części instalacji, zwłaszcza instalacji elektrycznej. A jestem tak przekonany, że no niestety przy transporcie ulegnie również uszkodzeniu, bo tam w Brazylii bardzo mała jest mechanizacja prac różnych przeładunkowych. Po prostu tragarze czy tam dokerzy ręcznie ciągną po asfalcie, czasem przy pomocy wózka czy czegoś, także no ten kajak jest no niestety narażony na uszkodzenia przy transporcie, ale właśnie przed wyprawą mam zamiar w Ekwadorze dokonać napraw przy pomocy pracowników ze stoczni pana Andrzeja Armińskiego, gdzie został kajak wybudowany w Szczecinie i oni mają poprawić kajak, przygotować go do już świetnie, żeby się nadawał na następny etap i wtedy no, w marcu powinienem wypłynąć już na Pacyfik. Jaka trasa przez Ocean Spokojny? W ogóle tę trasę podzieliłem na kilka etapów i w pierwszym sezonie jakby, czyli że na przyszły rok, mam zamiar w pierwszym etapie popłynąć z Salinas, to jest na taki cypel na wystający z Ekwadoru w stronę już w stronę Australii i z Salinas do Galapagos, to jest gdzieś około 1060 km w linii prostej. No, na wyspę Galapagos można spędzić kilka dni, uzupełnić zapasy żywności. No i potem wybrać się na najdłuższy w historii kajakarstwa etap z wysp Galapagos na Markizy Francuskie. To jest w linii prostej 5600 km. No jeszcze wiem, że nikt się z kajakarzy do takiego dystansu nie przymierzał. No ale po myśl hasła Polak potrafi, chciałbym dokonać tego. To jest dystans, na który się nikt nie przymierzał. Ta twoja przeprawa przez Atlantyk tylko o własnych siłach, to też było pierwsze przepłynięcie z kontynentu, z Afryki na kontynent w Ameryce Południowej, pierwsze przepłynięcie kajakiem w historii i samotne, tak samo na ten Pacyfik wybierasz się sam. Tutaj widać, masz mnóstwo znajomych z Bystrza, w Krakowie jesteś duszą towarzystwa, lubisz ludzi, a te wyprawy twoje najbardziej ambitne, wszystkie samotne. Jak to pogodzić? Na takie teraz atlantycko i transpacyficzne to już założenia sam się wybieram. Ale inne wyprawy takie no, kajakiem klasycznym, sijakiem, to próbowałem znaleźć jakiegoś partnera. O partnerki nie próbowałem, bo jakby to wyglądało, że ja się wybieram gdzieś powiedzmy z młodą dziewczyną, sam w dwójkę. No to różne skojarzenia mogłyby być. Ale kolegę szukam, co prawda ja gejem nie jestem, bo też można mieć różne skojarzenia, ale jak stawałem przed wyborem, albo sam, albo wcale, albo niektórzy, no koledzy, których testowałem, a wybierałem takich doświadczonych, którzy mogliby być współpartnerami w wyprawie, no to z różnych względów no, odpadali. No i był wybór, albo sam, albo wcale. I wbrew takiemu rozsądnemu podejściu, no, wybierałem to, że jednak sam, ale to wtedy trudności rosną, bo
ja wszystkim muszę decydować i przewidzieć, i organizować, zabezpieczać siebie samemu. Nie mogę liczyć na jakąkolwiek pomoc drugiego człowieka, bo z reguły wiemy, że raz ja lepiej czuję, raz kolega, czy to nawzajem sobie pomagamy. A będąc samemu, to każda, powiedzmy, jakaś słabość, czy niedogodność, czy powiedzmy jakaś drobna dolegliwość, to może być o wiele gorszy efekt, skutek tego. No ale jestem tego świadomy i staram się dobrze przygotować. Na razie, jak widać, te moje przygotowania były skuteczne. A że jestem optymistą, to mam nadzieję, że następna wyprawa też będzie dobrze przygotowana. Przede wszystkim kajak, na którym przepłynąłem Atlantyk, ja się na nim czułem bezpiecznie. Nie odczuwałem w ogóle żadnego zagrożenia ze strony tego kajaka, bo on był zrobiony bardzo dobrze, niezatapialny po prostu. On nie mógł mnie zawieść i nie zawiódł. I tak mam nadzieję, będzie na następnej wyprawie. Właśnie, bo przy tych kolejnych swoich wyprawach coraz wyżej ta poprzeczka jest zawieszona. Teraz ten Pacyfik, nie boisz się, że gdzieś się zatrze ta granica, że kolejne zamierzenie będzie trochę za bardzo ryzykowne i będzie za blisko tej granicy, gdzie można stracić życie po prostu? Ja staram się dobrze przygotowywać pod różnymi względami. Też mam dużą wyobraźnię. I jak tak zacznę sobie puszczać wodze, wyobrazić, co by mi mogło tam spotkać, czy tu, czy gdzieś, czy tam gdzie indziej, na podstawie tego, co już wiem, albo co mogę sobie wyobrazić, to w zasadzie to powinno mnie to przerazić i sparaliżować i odwieść od tej wyprawy. Ale ja mam podejście takie, że staram się rozeznać wszelkie możliwe do przewidzenia problemy, kłopoty, trudności i przed tym się zabezpieczyć. A wiem, że żywioł i tak sprawi mi jakąś niespodziankę, której nie sposób na 100% do wszystkiego się przygotować. Przecież my jak chodzimy sobie w mieście niby bezpiecznie, albo stoimy na przystanku, że są przypadki, że wjeżdża samochód na przystanek, czy na przejściu dla pieszych można zginąć. Także są przypadki różne. My sami nie wiemy, tu rozmawiamy dzisiaj, nie wiem, czy możemy się na jutro mówić, czy się spotkamy, czy nas coś przykrego nie spotka. I tak prawdę mówiąc, to kajakarzom się rzadko zdarzają przygody takie groźne na kajaku, a są inne takie elementy, że bardziej niebezpieczne. Na przykład jak się pytam kogoś, czy boi się łóżka. Łóżka się nikt nie boi, a przecież większość ludzi umiera w łóżkach. No i cóż, aby tak patrząc, staram się przewidzieć różne zagrożenia i odpowiednio do nich przygotować, ale gwarancji tak na 100%, to chyba nikt z nas nie ma, ja też nie mam. Na kajaku, rozumiem, łóżka nie ma. O, w kajaku mam taką małą kabinkę, trochę jak ja ją tak porównuję do trochę większej od trumny. Zapewnia mi komfortu, to nie, ale możliwość przetrwania. No i kilka godzin snu też zapewnia, także tyle, bo to kajak nie jest jakiś luksusowy, wielki, to jest mały kajak, mały w porównaniu z takim przeciętnym, jak się spotykamy tu, to jest duży, bo 7 metrów długi, metr szeroki, musi być wyporny, bo zawiera, musi na kilka miesięcy zapasy żywności, wyposażenie, i tą małą kabinkę do spania, także, ale to wszystko jest tak pomyślane, tak popakowane, że mniejszy kajak nie mógłby być, bo by się nie zmieściło to po prostu. W takim razie czego, oprócz po prostu powodzenia, możemy życzyć przed tą wyprawą przez Pacyfik? Najlepszym życzeniem byłoby, na które ja odpowiem chętnie tak, to takie, czy możemy się umówić na taki wywiad po mojej następnej wyprawie? To ja odpowiem tak. Jak najbardziej. Jeszcze nawiążę do tego, bo podczas tej wyprawy przez Pacyfik taką specjalną łączność utrzymywałeś i ładowałeś sobie taki specjalny akumulator. Jakbyś mógł o tym coś powiedzieć? Ja tak na niektórych spotkaniach zdradzam moją taką tajemnicę lekką, ale tutaj jak zostałem tak wyrwany do wypowiedzi, trudno mi powiedzieć i się wymigać od tego. No cóż, może ten mój patent nieopatentowany, ale rozpowszechnię. Więc ja mam kajak wyposażony, taki specjalny akumulator i ma urządzenie, tylko mam dużą antenę. Czynne to wszystko jest przez 24 godziny na dobę i można mi różne takie serdeczne wiadomości, życzenia i dobrą energię przesyłać przez całą dobę, nie wykorzystując i za darmo.
Może wystarczy dobrze pomyśleć, serdeczne i te serdeczne życzenia, dobrą energię przesłać mi, bo to ja naprawdę to odbieram, odczuwam to poparcie i to mi bardzo pomaga przetrwać w różnych trudnych chwilach. I to będzie działało, także proszę o takie wsparcie. Za darmo, szybko, bezpośrednio, całą dobę czynne. I dziękuję już z góry. Dziękujemy, my również i gwarantujemy, że będziemy ten akumulator ładować i umawiamy się na rozmowę po powrocie. Dzięki serdecznie. Dziękuję.